Dzień dobry, z tej strony Pixera, to jest Let's Play Rayman 3 Hodlum Havoc, więc zaczynamy oczywiście, kontynuujemy fabrykę Mroklumu, kwaterę Mroklumu. Dobra, oczywiście, no i znowu się żółwia burzy. To już chyba będzie mój stały tekst. Dobra, Globoxem coś tam się dzieje, pewnie został downa, albo coś. No i teraz nawalamy! Oczywiście tutaj rozwalamy Mroklumy i zrobimy z nich dobre czerwone lumki. Boż te ściuli. Myk i myk. No i całą pulę punktów zgarnęliśmy, rzecz jasna. Myk. Kurde, w te latające są najgorsze, bo trzeba w nich celować dosyć precyzyjnie. Czy teraz będzie... O Jezu. No myk, myk, myk. Tu zbieramy. Jest fajnie. Tak, tak. No właśnie. Przypomniałem sobie, że on tutaj jeszcze jest. Oczywiście to jest mój najbardziej nieulubiony przeciwnik i od razu przepraszam, że wczoraj nie było odcinka z Ratchet & Clank, tylko dostajecie go razem z Raymanem, ale to dlatego, że się nie wyrobiłem najzwyczajniej w świecie. Więc to jest coś, czego zapomniałem dodać, że ja się nie mogę... że ja czasami mogę się nie wyrobić z odcinkami. Po prostu na drugi dzień będą wstawiane. No ale dobra. Rayman, zrób coś! Rozwiąż mnie! Ja co słyszałem? Krew napływa mi do głowy! Chyba pierwszy raz w życiu. Jakoś mądrzej się czuję. Ratunku! Jakoś mądrze się czuję. Ratunku! Drogi graczu, być może zaskoczy cię fakt, że składam się z 816 wielobogów. Biorąc pod uwagę, że inne obiekty średnio składają się z 318, jasnym staje się, że jestem swoistym arcydziełem animacji trójwymiarowej. Szczerze? To prawda. Lecę, będę walić w kokos. Co? Co? Jeny, to jest gra dla dzieci, hello! Bez takich tutaj szczegółów. Jo, pierdziele. Nie no, dobra. Nie no, spoko, kompletnie. Gra dla dzieci. Okej, to zrobimy. Ja ich od razu rozwalę, żeby nie mieć tutaj żadnych problemów. Koniecznie on tu jest nade mną jakiś. Jakiś. I tada, już od razu mam czystą pozycję, że tak to nazwę. Dobra, teraz musimy rozwalić tutaj tą dźwignię. Teraz wyjdzie ten Mroklum. Przestawi ją i teraz zmieni pozycję, dzięki czemu będę mógł jego teraz zastrzelić. Tada. Właściwie nie wiem, gdzie on stał za pierwszym razem. Możliwe, że nawet będę mógł. Rozwalić to tam, gdzie za pierwszym razem, ale nie jestem pewien do końca. No, od razu rozwalone wszystko. Czy ja teraz czegoś nie zbiczyłem? Nie, wszystko jest okej. Okay. Ale pewnie teraz znowu zrąbałem. Wow, glitch. Ale śmiesznie. Chciałbym również podkreślić, że posiadam 20 algorytmów zniekształceń, jak również 68 animowanych członów, co zapewnia mi niespotykaną giętkość, szczególnie przydatną w walce, jak i w bardziej intymnych sytuacjach. Dobra. To jest gra dla dzieci cały czas, od razu mówię. Dodatkowo, tak, Globox, akurat słuchajcie, jeżeli jesteście zaciekawieni grafiką komputerową, to słuchajcie właściwie, co Globox teraz mówi, bo to jest bardzo ciekawe akurat. Naprawdę, Globox się składa... Powiem tak, wszystko co on mówi, to jest dosłownie prawda. Naprawdę on jest złożony z tylu i tylu klatek animacji i tak dalej. Uwaga, nie wyrzuć tego.
Jest, dziękuję. No i dobra, teraz nam się wydłuży życie. No ale po co takie szczegóły, serio? Tornado! Taka Lara, Snake, Mario czy Freeman zazdroszczą mi więc boskiego ciała, ale to jeszcze nic wobec 900 linii kodu, które składają się na moje 21 schematów zachowań. No, uwaga, ale... Broklumy. Jego miłość André nie jest zadowolony. Rayman nadal żyje. Zostaniecie tutaj tak długo, aż nauczycie się strzelać. Ćwiczenie czyni mistrza. I my ogólnie tutaj będziemy musieli strzelać przez to okienko, ale tak jak widzieliście, było tutaj nawiązanie do Tomb Raidera, Mario oraz Half-Life'a. Był Gordon Freeman. Więc no nieźle. Musimy tu strzelać ogólnie do mnie, czyli Raymana, Globoxa. I mamy omijać panią Mroklum. Bo nikt nie lubi, jak dostaje pani Mroklum po łbie. No tak, jak widzicie, ten pasek niby zdrowia bossa spada, kiedy uderzamy w nas. A kiedy uderzymy w panią Mroklum, to on wzrasta. Nie jest to dosyć trudne. Tylko czasem może wyjść taka wprawa, no i... No właśnie, taka pani Mroklum wyskoczy, no i jest wtedy pupsko. No i dobra, przeszliśmy to. Nie walnęliśmy w panią Mroklum przy... Tam jeszcze chyba jest coś. O tyściulu, no nie. No właśnie. Wiedziałem, że coś tu jest. Tum, 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 tum. Fajna jest ta muzyka. Tum, tum, tum. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. No jest na serio fajna. Uwielbiam ją. Sto! Wow, sztyściulu. Panie Bogu, gdyby ktoś zrobił kiedyś modyfikację na zrobienie... HD tekstur, bo... Znajdujecie już się w hucie, najgorętszym miejscu w całym kompleksie. Nice. Ale. Co chciałem powiedzieć? Kontrola lotów uprzedza, że Leptys za chwilę wyląduje na szczycie wieży. Dobra. Leptys wyląduje na szczycie wieży, ona to mówi cały czas, więc właściwie mam... Na niezwykle drażliwy charakter Boga, uprzejmie prosimy o powstrzymanie się w jego obecności od picia. Jak również mierzenia temperatury otoczenia. To już jest, trzeba powiedzieć, przedziwne. Dlaczego Bóg... w sumie... To jest teoretycznie nawet Bóg ognia. Więc no... To może być troszeczkę niegrzeczne. Mierzyć jaką temperaturę ma Bóg ognia. W sumie. Że już jest możliwe podmiana tekstur w Raymanie trójce i dwójce, więc według mnie mogliby zrobić już modyfikację do tekstur w HD. Koniec. Już pokonaliśmy, dobra. No ogólnie jest to poziom typu Icy Tower. Ta część poziomu, tak lepiej się wyraża, że to jest, że ta część poziomu przypomina mnie w każdym razie Icy Tower, tak troszkę. Kurde, nie wiem, czy ta gra była przeznaczona na 16:9 czy nie, bo żadne obiekty mi praktycznie nie znikają, podczas gdy w Raymanie dwójce tak było. Nie wiem, no może... Chociaż może w pewnym momencie gry było to możliwe. A później z tego zrezygnowali. W sumie to jest dziwne. I dlaczego dostałem obrażenia? Od czego? Pytam się. Ale dobra, otworzyliśmy sobie przejście, gdybyśmy spadli. Co mam nadzieję się nie stanie, bo wtedy będę jeszcze większą lamą niż jestem. A tego byśmy chyba nie chcieli. To znaczy, no różnie bywa. Dobra. No kurde! Chciałem zrobić tak
hardkorowo, że wiecie, że nie uda mu się we mnie trafić. Dobra, myk. Dziękuję bardzo. Lelele. Niektóre obiekty się czasem pokazują, ale to ogólnie jest prze... Nie no, czas z czasu znika. Ale nie wiem, czym to jest... Prawdopodobnie mgłą albo czymś takim. Przepraszam za kasłanie. Tak wiecie. Dobra, co się stało teraz? A, teraz te platformy skaczą. Skaczą. Spadają. Więc widzicie tą dziurę? My tam się udajemy. Czemu? Bo tam jest sekrecik. Dobra, to jest nawet potrzebna ta zdolność turlania się. Że turlanie się jak w modiminami. Ale dobra, no tu jest Ice Tower pełną parą. Oczywiście korzystam tutaj z tego glitcha, o którym mówiłem. Czyli że Rayman trochę wyżej skacze, jeżeli się tak zrobi. Albo może to ograniczyć też skok. Wtedy jest też troszeczkę łatwiej do niektórych skoków, jak chce się robić precyzyjne bardzo skoki. Dobra, i myk. Teraz tu wchodzimy. I tutaj. Jest coś takiego, czyli sekret z Raymana trójki. Więc dlatego prawdopodobnie brzytwa brody już nigdy się nie pojawi. Dlatego prawdopodobnie wersja Raymana 3 na Game Boya Advance dzieje się przed Raymanem 3, tym, który teraz zagrywam, więc Let's Play z Raymana 3 na Game Boya Advance no niestety źle zrobiłem, bo chciałem zrobić to po tej grze, ale wow, teraz to jest dopiero zanikanie obiektu. Ja nie mogę, w każdym razie są to oryginalne obiekty z Raymana 2, poza oczami tych gości. No więc mówię, prawdopodobnie Rayman 3 na Game Boy Advance dzieje się przed tym. I dlatego tutaj są... Wow, ale... Ej, to jest fajne, nawet! Tak, a jak widzicie, jest tu brzytwa brody. Jego model chyba nie został zmieniony, tak sądzę. Możemy się pogapić teraz z te ślipia. Ale dobra, idziemy stąd. A, i w ogóle to jest nawiązanie do obrazu Leonardo da Vinci, Ostatnia Wieczerza, przedstawiająca Jezusa Chrystusa na swojej ostatniej wieczerzy przed ukrzyżowaniem, chyba tak? Więc brzytwa brody tutaj symbolizuje Jezusa, który jest nawet ustawiony tak samo jak... On był... Prawdopodobnie gdzieś tu będziecie mieli ten oryginał, ale... W tym razie, no, to jest taka mała ciekawostka z kultury. Właśnie był nawet Half-Life tutaj wspomniany. Właściwie to się zastanawiam nad wysłaniem z Half-Life'a, ale najpierw musiałbym grę ogarnąć. Bo koncept mi się wydaje fajny, ale nie wiem, czy wykonanie byłoby dobre. Prawdopodobnie dotrzemy do bossa i będziemy kończyć ten odcinek, bo do kolejnego poziomu. Kurde, nienawidzę takich rzeczy w niektórych grach. Często jest to w Soniku i no, szczerze nie lubię takich momentów. Strasznie mnie zwalniają, a tego nie lubię. Kontrola lotów uprzedza, że Leptys za chwilę wyląduje na szczycie wieży. Dobra, tutaj najpierw zbierzemy te wszystkie, co są tutaj rzeczy. Myk, 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 myk. Oczywiście sobie tutaj troszeczkę przyspieszymy. Myk! Aha. Nie jesteśmy 160 punktów, nice! Teraz trzeba po tych platformach, co? Szczerze powiedziawszy, jakbym mały, to było strasznie dla mnie trudne, bo byłem przyzwyczajony po prostu na platformy dwuwymiarowe. Ewentualnie platformy z Raymana trójki, które... dwójki, które się niezbyt często ruszały. No a tu miałem niezły problem, bo to było ruszające się jeszcze w trójwymiarze. No i myk. No. Pierwsza z nowego koła. Chyba to już ostatnie koło jest. Nakręcić koniunkturę. Nakręcić koniunkturę, what the fuck? Co ja słucham? Wow, glitch. Ale patrzcie. No widzicie, gdzie ta znika? No. Dobra, to jest chyba jeden z powodów, dlaczego twórcy nie dali opcji widescreena. No i dobra, tu będzie siedział. Tum, tum.
I oczywiście nie możemy nic zrobić, dopóki nie załatwimy czarodzieja. No i teraz się zacznie. Jakoś go trzeba przesunąć. Aha, udało się. Dobra. Więc po prostu napełniamy, oddalamy się, zbieramy naładowanie i myk. Easy. Dziękuję bardzo. Wypuśćcie mnie! Dziękuję. Wypuśćcie mnie! Dziękuję. Co? Jakie 60%? Ja się nie zgadzam. Ale dobra, idziemy sobie. Teraz będzie ta sekcja, o której myślę. Tak, to będzie ta sekcja, o której myślę. Czy jesteśmy niedaleko bossa? O, słyszeliśmy gleboxa. On się nie będzie ruszał, dopóki my tutaj nie będziemy sobie skakać, więc... Będę tutaj spokojnie pozbierać te kryształy. Kurde! No nie, taka lama za mnie jest. Ale spoko. My to zrobimy wszystko. O. Jeżeli teraz... nadal uważacie, że Rayman mnie przewyższa, odpowiedzcie sobie na proste pytanie. Ile razy od początku gry szlak go trafił? Na pewno więcej niż mnie. Porażka bowiem jest mi wręcz organicznie wstrętną. To chyba coś znaczy. Zaraz. W sensie, że ile razy umarł? Czy dobrze rozumiem? No szlak go trafił, bo albo zniknął, albo umarł. Że o to Globoxowi chodzi, nie jestem pewien. No jeżeli chodzi, że zniknął, to niestety... Sorry Globox, ale ty częściej zniknąłeś. A jeżeli chodzi o... A, widzicie? Tam są różne takie dziwne... Te... pojazdy. W każdym bądź razie... jeżeli chodzi o umieranie, to też nie masz racji, bo ani razu w tym nesprawie jeszcze nie zginąłem, więc... Sorry! Znajdujemy się obecnie w komnacie przerażającej maszyny. To właśnie tutaj... Ej, stary! Dawaj ten sprzęt! Wezwać posiłki! Obstawić wszystkie wyjścia! Rayman nie może dotrzeć do przerażającej maszyny! No... Dobra, więc teraz walczymy z przerażającą maszyną. Która jest pain in the ass. Widzicie to na górze? Musimy to dostarczyć na samą górę. Trzeba sobie wyrobić tutaj rytm. Najlepiej to z muzyką jakoś mniej więcej robić. No. I czasem będzie nam to losowało właśnie takich przeciwników. Co nie jest fajne. I wszystko od nowa. Jeżeli skopiecie ten rytm, to praktycznie jesteście w pupce. Czy innymi słowy, nie możecie się przesuwać ani za blisko, ani za daleko, bo inaczej będzie pupa. Dobra, teraz nam teraz ci latający. To jest głupie, że tak się zamienia ta muzyka, bo nie możemy się, powiedzmy, że nawet delektować tą muzyką maszyny, bo ona jest fajna. Okej, chyba sobie wyrobiłem rytm z naładowaną pięścią, co jest dobre. Ale to trochę długo trwa, to znaczy, że zjechaliśmy połowę życia, więc jest całkiem okej. Tylko mnie... Najbardziej mi właśnie stresują ci z bombami. Bo oni tych bomb tak naspamują i one znikają od razu. To jest właśnie... Myk. Więc oszczędzam sobie, powiedzmy, jakieś 2 sekundy tym... Ja pierdzielę. Spamię teraz dosłownie przyciskiem ataku. To jest chyba złe, że tak robię, bo Rayman wtedy nie robi tego mniej więcej regularnie. No nie. Dobra.
No i się udało, jeszcze tylko raz mniej więcej musimy to zrobić. I da się pominąć tą maszynę. Przyznam, widziałem jak ktoś to robi na speedrunie, ale no niestety to nie jest mój poziom, okej? A szczerze, no i tak niech niestety nie mogę tego zrobić, bo because of let's play, a ale no chętnie bym to zrobił. Gdybym na przykład na jakimś live streamie przechodził Raymana na trójkę, to na 100% bym skipnął to wszystko. Czy jeszcze raz musimy to zrobić, okej. No co, no, to wylosuję serio. Już miałem to za dużo razy. Już się nawet nie staram. Tracę punkty jak głupi. Dobra. Easy. Przepraszam, że tak mało mówię podczas tego, ale no na tym się trzeba trochę skupić, żeby utrzymać rytm. A, jeżeli myślałem, zniszczysz fabrykę, zginiesz wraz z nią! No chyba nie. Bracia! Czas opróżnić zbiornik! To zrób jeszcze śmiech. Ale dobra, teraz musimy uciekać! To jest bardzo trudny poziom. Ostrożnie! Nie wybij za dużo! Ale tak, to jest lawa, to jest najprawdziwsza lawa, przed którą musimy uciekać. No i nie jest fajnie zbytnio. Czy tam była klatka? I była coś tam smutne. Wiem, że musimy uciekać przed tą lawą i ten poziom jest bardzo trudny. Jak byłem mały, to strasznie się nim stresowałem, bo nie mogłem go przejść. Ale w końcu go przeszedłem. Na farcie? Był na farcie, ale... No nie! Uważaj, bo jeszcze pobrudzisz sobie buciki! Ale przeszedłem go. Że praktycznie ignoruję to, co mówi André, bo jestem zbyt skupiony na uciekaniu tutaj, żeby nie zginąć, a po prostu... No, nie. Wygląda na to, że kończy ci się wino! Nie, André, to jest... To jeszcze nie na mnie pora. Zatrzymajcie go! To nie... Co? Nie ze mną to numer. Wiesz nie, czy ja nie zginąłem przypadkiem na bagnach mroku przez to, że... byłem w... Nie, ja tam nie zginąłem chyba. Nie, Raymond, kurde! Nie. Nie mogę teraz zginąć. Teraz nie mogę zginąć. Za dużo poświęciłem. Właściwie to cały czas praktycznie jestem sam, bo Globox mi nic nie daje. Dziękuję. O. No, będzie draka, powiem wam tyle. Ale dobra. Draka rozpocznie się od następnego odcinka, tudzież za dwa odcinki. No, tak przewiduję, że jeszcze nam zostały dwa mniej więcej odcinki przed końcem. Ale tak, dzięki wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało.
Wyczekujcie następnego odcinka, który będzie za tydzień. No i na razie cześć. Pa, pa.